Siemanko, w pierwszym odcinku nowej kariery na moim kanale postanowiłem objąć posadę trenera TSV 1860 Monachium i to właśnie tą drużyną postanowiłem powalczyć o powrót do Bundesligi, o zdobycie mistrzostwa Bundesligi. Mam nadzieję, że ten wybór Wam się spodoba. Kolejna kariera Road to Glory. W tej chwili trochę stawiam takie kariery właśnie Road to Glory. Jeśli Wam to się podoba, zostawcie łapkę w górę. Fajnie, jakbyśmy w tym pierwszym odcinku chociaż te 30 łapek w górę udało się nam zdobyć. Było mi by w tym momencie bardzo miło, bo ja jestem trochę taką osobą zafiksowaną na temat statystyk. Bardzo lubię statystyki i to ogólnie ze wszystkich takich dziedzin świata Wam powiem. Jestem właśnie taką osobą trochę statystyki, Excel i te pierdółki inne. Wybrałem ten klub, ponieważ jest to klub trzeciej ligi. Lubię go nawet trochę, jeśli chodzi o ligę drużyny z Niemiec. Nie mam takiej bardzo ulubionej. No chyba Bayer Leverkusen jest moją taką numer jeden, jakbym miał powiedzieć. Ale taki TSV Monachium myślę, że też jest fajnym klubem, którym warto odbudować. W szkółce juniorów czeka na nas piłkarz, który ma potencjał, by stać się wyjątkowym. Jest to Gonzalo Quedes i Wam mogę powiedzieć, że na początku nie miałem kompletnie pomysłu na tego piłkarza. Jest niby lewoskrzydłowym, lewym obrońcą. Reszta piłkarzy naprawdę jest słabiutka. I jeszcze, o, jeszcze tak. Dlaczego mi ten klub podoba mi się to, że oni tam mają bardzo dużo młodych piłkarzy? Ja się postaram kupować piłkarzy tak maksymalnie do 27 roku życia. Mamy bardzo młodą kadrę, mamy takiego jednego obrońcę, którego Wam potem pokażę, który jest mega potencjał, właśnie Leandro Margala, 17-latek, który ma największy potencjał wszystkich piłkarzy trzeciej ligi niemieckiej, więc będę go bardzo chciał rozwijać, ale możecie sobie zobaczyć, że mam naprawdę młody piłkarz, 26, to jeszcze tak spoko, 20, 19, 23, 24 lata, 31, Mariusza Wilsza na pewno sprzedamy, ja Wam powiem, że ja nie umiem kompletnie mówić, a po niemiecku to już w ogóle. Mamy też takich trochę starszych piłkarzy, których będę chciał się pozbyć, bo nie będę chciał na nich stawiać. Mamy Polaka, ale są piłkarze jak Frenetzi, który myślę, że może odejść, bo jest naprawdę dużo warty, a raczej u nas dużo nie pogra. Cocic, moim zdaniem niewielki potencjał. Sur raczej też zostanie sprzedany. Mamy takiego fajnego Lakenmachera. Na początku zawsze mówię, że to Lakenbacher jest. To trochę by brzmiało jak niemieckie piwo, ale Lakenmacher myślę, że będzie fajnym piłkarzem. To pierwsza oferta, ale za mało i odrzuciłem ją. Tutaj piłkarze są szczęśliwi, że ich sprzedałem. No i Guedes jest szczęśliwy, że będzie grał w pierwszym zespole. Ale tak jak Wam mówiłem, miałem trochę mały dylemat z nim. Nie wiedziałem ogólnie, co z nim zrobić. I ja już jestem trochę, już nagrywam drugi odcinek, Wam powiem, mam nagrany, więc trochę już wiem, co z nim zrobiłem. Ale w tym odcinku się właśnie zastanawiam, czy go nie sprzedam po prostu, bo on ma potencjał, by stać się wyjątkowym, więc powiedzieć 10 overalla, był to by mega piłkarz, ale ja tak naprawdę nie wiem, co bym miał z nim zrobić. Taki miałem problem w tym odcinku, ale na początku trochę chciałem zwiększyć mój fundusz, bo mam tylko 2 miliony, a chciałbym zainwestować w szkółkę, no bo chciałbym jakieś młode talenty, żeby w niej byli, właśnie w trzeciej lidze rozwijać te młode talenty, by potem byli gwiazdami, jak Conti na przykład w Palermo, więc sprzedaję tych starych piłkarzy. No, dokonałem dwóch transferów. Jeden, który bardzo chciałem, ale który, no, potem jak się okaże, smutna historia z nim będzie. Trochę spoileruję, wiem, ale no, a taki mam, czasami tak nagrywam. Guedes, no, była oferta z Hull City. Ja się tu zastanawiałem, czy go nie sprzedać. Wystawiłem go, dobra, 6 milionów i go sprzedaję, ale się nie zgodzili, więc Guedes zostaje i znalazłem na niego pomysł. Naprawdę znalazłem pomysł na niego i zobaczycie to w następnym odcinku. Tutaj nasz środkowy obrońca, kontuzja na 3 miesiące. Tutaj mamy dogadane transfery, no Guedes zostaje, ale ten Wilsz odchodzi. No wynegocjowaliśmy nawet spoko kwotę, bo trochę większą niż on kosztuje i to naprawdę dobra informacja. Jeśli chodzi o cel zarządu, ja chcę awansować, ten mój cel numer jeden jest awans. No i cel numer dwa jest na pewno gra lepsza w obronie, tracić mniej goli, ale to nie zawsze się udaje. Jednak ja coś w tej FIFA nie potrafię za bardzo bronić, no ale mam nadzieję, że właśnie w tej drużynie jeszcze się bardziej nauczę bronić, będę grał lepiej niż Palermo, tracił mniej goli. No mamy awansować, no i to jest mój główny priorytet, bo ja chcę awansować teraz w drugiej lidze do Bundesligi i w Bundeslidze już sobie budować pozycję, no i zostać najlepszym klubem w Monachium. Sprzedaliśmy Kylina Moll do Hiszpanii, ocena A, więc zarząd jest zadowolony z tego transferu, więc dobry hajs za niego i kolejny piłkarz, więc prawie 1 000 000 euro za tych dwóch piłkarzy, bo wiadomo, trafi mniejsza suma do nas, ale Mariusza też sprzedaliśmy za o wiele lepszą kwotę niż mogliśmy, więc naprawdę jest to
good deal, naprawdę dajemy radę, wam mogę powiedzieć. No i przechodzimy do transferu. Sydney Rabiga, 17-latek, który ma duży potencjał, naprawdę bardzo duży potencjał, bardzo go chciałem pozyskać, tutaj zaoferowałem ta liga, ale oni chcieli naszego napastnika, stwierdziłem, że ja go nie chcę, więc mogę go opchnąć, trochę mniej zapłacimy za Sydney'a, no i spoko, zaproponowałem trochę kwotę mniejszą, no i Sydney SP, myślę, że to naprawdę fajny piłkarz, myślę, że dostanie dużo szansy ogólnie na reprezentowanie barw TSV Monachium i bardzo dużo się rozwinie w tej pierwszym sezonie, mam taką nadzieję. No ale niestety powiem wam, już zaspoileruję, bo nie wyciąłem tego w odcinku. W pierwszym swoim debiutanckim meczu Sydney doznał kontuzji zerwania więzadła skrzyżowego, co będzie pauzował przez 7 miesięcy. Naprawdę dramat. 7 miesięcy pauzy dla tak młodego piłkarza. No mi trochę przykro było, no bo chciałem stawiać tego młodego chłopaka go rozwijać. Ale dobra, przejdźmy już do pierwszego spotkania w tym sezonie. W swoim debiucie graliśmy na własnym stadionie, więc debiut przed własnymi kibicami z Dynamo Drezno. Czy Dynamo Drezno nie spadło? Bo nie, albo chyba nie. Nie kojarzę, ale myślę, że oni spadli w tamtym sezonie właśnie z Bundesliga do naszej, więc mecz z taką drużyną, myślę, że silną. Więc no zobaczymy, jak się spiszą moi piłkarze, jak zagram w debiucie. Mam nadzieję, no jak 50 tysięcy razy się powtarzam, ale jolo z tym, no zobaczymy. Zobaczymy to spotkanie. Gramy z moim zdaniem z dobrą drużyną, ale myślę, że my mamy awansować, my chcemy tu być najlepszą drużyną w tej lidze, więc musimy pokonać każdego. Tutaj zbliżenie na Bojamba, zobaczymy, czy Bojamba będzie ważnym piłkarzem w tym sezonie. To jest Monachium, a tutaj macie mój skład, najsilniejszy, jaki mogłem stawić. W pierwszym meczu wyszedłem, jakim ustawieniem w ogóle wyszedłem? Bo bardzo też kombinowałem z ustawieniem, 4-3-2-1, dobra, tak jak w pierwszym spotkaniu, mogę wam powiedzieć, że kombinowanie z ustawień było dużo, ale dobra, rozpocząłem pierwsze spotkanie, prawa strona boiska, Lannert podaje do Bojamby, niestety zablokowane, tutaj Deichmann się przedziera, Deichmann w polu karnym, no i mamy gola, ciekawe czy Deichmann, nie, zabrakło mi pęty, ale Deichmann, no jak zobaczyłem to nazwisko, to od razu mi się ze sklepem, z obuwiem skojarzyło. Tutaj kolejna akcja, świetny pressing Deichmanna. No Deichmann naprawdę fajnie presuje, ale Dynamo się utrzymało przy piłce. Bojkowski do Weyraucha, Weyrauch strzela gola na 1-1. No będę miał wielkie problemy z tymi niemieckimi nazwiskami. Nie mam w ogóle problemy z polską wymową, więc akcja nasza. Grellinger podaje do Lagenmachera, Lagenmacher do Bojamby i Bojamba strzela gola na 2-1. Ponownie Monachium wychodzi na prowadzenie, TSV prowadzimy do przerwy 2-1 z naszymi rywalami z Drezna. Kolejna akcja, druga połowa, Grellinger świetnie przyjmuje piłkę, Lex. Muszę się nauczyć tych nazwisk, to potem będzie mi łatwiej to wymawiać. Lagenmacher do Bojamby i Bojamba na 3-1. Bojamba tam wygrał pojedynek z obrońcą rywali i strzela drugą bramkę w tym odcinku. Sorry za to syczenie, nie wiem, zapomniałem, coś się zablokowałem, ale dobra. Lagenmacher podaje do Lexa, nasz kapitan, kapitalna akcja, jak on tutaj okiwał obrońcę, wchodzi w pole karne i 4-1, no Andrzej Cebulasz jako trener TSV Monachium zalicza naprawdę świetny debiut, jeszcze nie koniec tego meczu, Deichmann w pole karne, tutaj wybicie, Surma piłkę, podaje do Deichmanna, Deichmann do Lexa, Lex do Bara i Bar strzela na 5-1. TSV gromi Dynamo Drezno, które jeszcze strzeliło bramkę, tutaj Will, prawa strona boiska, akcja Dynamo, podaje Borkowski i Arslan, jak się nie mylę, tam było napisane, strzela gola na 5-2, ale to nie zmienia faktu, że kapitalny debiut naszej drużyny, 5-2, wygrywamy w pierwszym spotkaniu trzeciej Bundesligi, kapitalny debiut, szkoda tych dwóch straconych bramek, ale będziemy nad tym pracować, by grać jeszcze lepiej w obronie. 5-2, świetny mecz. No i co? Lecimy dalej. Andrzej Cebula zadowolony z swojego debiutu. Tak, dziwnie go nazwałem. W kolejnym spotkaniu wychodzimy formacją 4-2-3-1. Szukam tej swojej odpowiedniej formacji, bo jednak nie grało mi się za dobrze w obronie. A moim głównym celem jest nauczyć się dobrze w obronie, a potem możemy grać dalej. Gramy z kolejnym rywalem, no i z którym przegrywamy po kapitalnym golu rzutu wolnego. Kapitalnie tu uderzył ten piłkarz, ale muszę coś powiedzieć o tej drużynie. No przez nich wczoraj mi kupon nie wszedł, więc no
Naprawdę przez was straciłem miliony, które mogłem wygrać, ale przejdźmy do FIFA. Tutaj Boamba świetnie przyjmuje piłkę, Bar, Marcel Bardo, Lexa, Lex. Nasz kapitan, który ma 37 lat, jest naprawdę szybki. Lex chodzi w pole karne, no i Lex nie trafia. Ale setka to była, dlaczego tego nie trafiłeś? Ale kolejna akcja, Kobylański, Lex po raz drugi i znowu nie trafia nasz kapitan w tej sytuacji. Świetnie broni bramka Sar Buker, tak to się nazywała ta drużyna. Nie wiem, ale my atakujemy dalej. Belkachia, nasz obrońca, Bojamba. Bojamba do Bara, Bar. Kobylański, Lex, ależ wymiana piłki, Lex. Kobylański, Bar, Bar. No i 1-1. Kapitalna akcja, Monachium TSV. Piękna i 1-1. Druga połowa, Rider podaje do Bara, Marcel Bar. Bar świetnie górą do Kobylańskiego. Kobylański do Lexa. Lex i w końcu German Lex strzela swoją bramkę w tym meczu. To 3 razy sztuka, proszę państwa. Pierwsza bramka Lexa w tym meczu. 2-1 prowadzi. Akcja naszych rywali. Nase do Gerbera. Gerber do Jakoba. Jakob strzela kapitalne uderzenie za pola karnego. Złe ustawienie naszego bramkarza. I niestety 2-2. No czasami ci bramkarze tak się fatalnie ustawiają, że takie bramki wpadają. Nie lubię tracić takich goli. Dla mnie trochę fartowne. Uderza sobie ten komputer Szalagora. A Grimaldi, były piłkarz TSV, strzela gola na 3-2. I niestety przegrywamy w tym spotkaniu 3-2. No i czas na pierwszą porażkę. 3 bramki tracimy. Grimaldi się cieszy, ale zobaczymy, kto się będzie cieszył pod koniec tego sezonu. Pierwszy raport. Bez jakichś większych nazwisk z Niemiec, naprawdę nic ciekawego, jeśli chodzi o Niemcy. Tutaj ma rozczarowanie, tutaj wypożyczenie, na razie nie chce. No i kupuje jeszcze Simakala, ma 25 lat, dlaczego? Bo nie ma skrzydłowych, potrzebuje trochę skrzydłowych. Dlatego myślę, że Simakala będzie fajnym piłkarzem i tutaj oferuje tego Frenesiego, którym nie mam zamiaru grać. No i witamy naszego nowego piłkarza w naszym zespole, Simakala. Dołączył do naszego zespołu, ocena ogólna 65 na napastniku, więc na skrzydłowie ma o wiele więcej, chyba 68. No i tak wygląda, więcej transferów nie było, gramy kolejne spotkanie w tym odcinku, naszym rywalem z kolejny zespół. Dobra, rozpoczynamy początek meczu. Langenmacher w tym meczu od pierwszych minut. Langenmacher do Bojamby, Bojamba do Langenmachera, nie, Kobylański, jakie tu zamieszanie i Langenmacher strzela gola na 1-0. Można powiedzieć tak, bardzo duży fart w tej sytuacji, że piłka jednak trafiła do siatki, ale Langenmacher, 22-latek, jestem ciekawy, jaki on ma potencjał, jak się będzie rozwijał. I zobaczymy, jak to dalej będzie jego kariera się rozwijać. Gramy z Rot-Weiss Essen, no i dobra, gramy u siebie. Nasi rywale rozpoczynają środka pora, Esfeld ma piłkę, pojedą do Darnata. Tarnat traci piłkę, świetny odbiór Wejna, Lex, Langenmacher, bardzo szybka akcja, TSV, Bojamba w polu karnym, no i 2-0, Bojamba, trzecia bramka w tym sezonie, jak się nie mylę, fajnie to poszło, naprawdę świetna akcja drużyny Andrzeja Cebularza, no i prowadzimy 2-0, piękna akcja, 2-0, gromimy naszych rywali, nie ma co, kolejna akcja, nadal pierwsza połowa, Deichmann do Gellingera, Deichmann się rozpędza, ciekawe czy mam buty z Deichmanna, ale Deichmann w polu karnym strzela na 3-0, kapitalna kontra naszego środkowego pomocnika, no i mamy 3-0, kapitalny wynik po 25 minutach, zanosi się na bardzo pewne zwycięstwo. Chwilę później rzut rożny, Kobylański dośrodkował w pole karne, a Langenmacher był szybszy niż bramkarz i strzela gola na 4-0. Nadal jego nazwisko brzmi takie niemieckie piwo dla mnie. 3-0 prowadzimy. Ja ogólnie stwierdziłem, że symulujemy. Szkoda tej straconej bramki pod koniec meczu, bo w końcu by była pierwsza, było pierwsze czyste konto. Langenmacher, 2 bramki. No, jestem ciekawy, jak ten Finn Langenmacher będzie grał dalej. Szkoda, że straciliśmy gola. Ale cóż, w kolejnym meczu gramy ustawienie 5-2-3. Powiem wam, i że tym ustawieniem grało mi się najlepiej. Będzie mi się nim gra najlepiej i tym będę grał. No i naprawdę chcę ogarnąć trochę tą obronę, a jednak powiem wam, że fajnie mi się gra trójką obrońców, fajnie, że mam tych dwóch wahadłowych po bokach i często ich wykorzystuję. Gramy z Meppen, które niestety wychodzi na prowadzenie w 52 minucie, kapitalny błąd naszej obrony, pierwszy błąd w tym meczu, wypuszczony napastnik rywali za plecy naszych obrońców i niestety przegrywamy 1-0, ale my się nie poddajemy. Kobylański, Grellinger do Langenmachera, Langenmacher jest faulowany w polu karnym, no i mamy rzut karny. Sędzia nie miał żadnych wątpliwości, wskazał na wapno. To jeszcze dyskusje, ale tam nie ma co dyskutować. Martin Kobylański, sprawdzałem, kto ma lepsze karne, ale Kobylański ma naprawdę spoko karne, więc Polak Rodak, Martin Kobylański, czy domaszkę Kobylański, kapitalne, mocne uderzenie. 1-1 z Meppen.
Końcówka meczu, 72, 8 minuta, akcja naszych rywali, Tankulic, Dąbrówka, Cooper, Kauper, Czuni, niestety 2-1, znowu fatalna gra w obronie, nas trochę rozklepali i niestety przegrywamy w tym momencie 2-1 z naszymi rywalami. No i niestety przegraliśmy, więc raz wygrywamy, raz przegrywamy. W kolejnym spotkaniu gramy sobie mecz symulowałem z SC Werl. No i 1-1 tylko, Bar i Wolfram dla naszych rywali. Niestety gubimy punkty, ale następny mecz trzeba zagrać oczywiście. Tutaj ostatnia godzina okienka transferowego, ale mamy raport z Austrii. No i mamy takiego Markusa Langa, który ma duży potencjał, zobaczymy jak się będzie rozwijał, ale jest 15-latkiem. Ja bym chciał już dawać szansę z tym młodym zawodnikom, sorry, bo przed chwilą chyba też tak szum zrobiłem. Markus Lang, no myślę, że będzie fajny skrzydłowy. No i szybki, kurde, już by mi się przydał. Kończysz te 16 lat, chłopie, graj, no chociaż czasami piłkarze mają 15 lat i debiutują, więc mogliby to FIFA też już znieść. Te 15 lat to chyba blokada, że już nie może grać w pierwszym składzie. No nie będzie to jakiś potencjał wyjątkowy, ale może być potencjał naprawdę dużo. No i Gonzalo Quedes, SPD, który będzie grał jakoś O w tym meczu, zagra jakoś O. I to jest właśnie pozycja, w której Quedesem mi się gra najlepiej. Potem w następnym odcinku będę chciał mu zmienić pozycję właśnie na SO, żeby tam się rozwijał. Kto wie, będziemy może mieli małego obrońcę, bo mecz 72 środkowego, ale takiego, wiecie, szybkiego. Chcę z niego zrobić takiego piłkarza, ma powyżej 10 pace'a. No ale gramy z Duisburgiem, prowadzimy 1-0, Lex strzela bramkę i to było naprawdę dobre spotkanie Lexa. Tutaj kolejna akcja Duisburga tym razem. Niestety głupi faul w polu karnym i mamy rzut karny, więc no ciężko będzie zachować czyste konto, jeśli popełniam takie błędy fatalne w obronie, jak w tej sytuacji Stoppelkamp podchodzi do piłki, strzela i niestety 1-1, Duisburg wyrównuje. Ten Stoppelkamp ma kiedyś taką kartę FIFA specjalną w Ultimate, ale dobra, gramy, Boyamba, tutaj prawa strona, wchodzi dribbling, Boyamba, podaje do Lexa, a Lex strzela gola na 2-1, Lex w tym meczu był skuteczny jak nigdy, wcześniej mu się nie udawało, a tym razem strzela kolejną bramkę, to jeszcze Cieszynka patrzył na zegarek, która to godzina, wasza ostatnia, a my przechodzimy do kolejnej akcji, tutaj Simakala, lewa strona boiska, lecimy skąd, nie lecimy skąd, lecimy szybkim atakiem Simakala do Lexa i Lex ma hat-tricka w tym meczu, więc nasz kapitan kończy mecz z hat-trickiem, my kończymy mecz z 3 punktami na koncie, więc wszystko jest tak jak być powinno. I właśnie Gonzalo Quedes ma potencjał, by stać się wyjątkowym, a ja tutaj już go dam na SO. Tak, będę go chciał z niego zrobić SO, bo jak ma potencjał wyjątkowy, to nie chcę się go pozbywać, tylko go rozwinąć, żebyśmy mieli naprawdę takiego jednego świetnego środkowego obrońcę, tego Morgale, więc właśnie sobie ich wyhodujemy. Kolejne spotkanie, nie wiem z kim gramy, bo ja naprawdę się nie orientuję, gramy z drużyną kolejną, naprawdę Liga Trzeciemiecka to jednak nie jest ta liga, którą naprawdę obserwuję. Ja z Anglii to znam wszystkie kluby, ale z innych tych to nie bardzo. Gramy z naszym rywalem, tutaj akcja nasza, Boyamba strzela gola. No Boyamba ma naprawdę świetny ten początek sezonu, jest jednym z naszych najlepszych strzelców, jedną z naszych gwiazd i Boyamba strzela gola na 1-0, tu jeszcze całuje ziemię, prawie nie całuje. Kolejna akcja, tutaj Lagenmacher, no mój pies się uaktywnił, Lagenmacher kontra, ale niestety broni bramkarz rywali. Dobra akcja naszego piłkarza, ale niestety nie ma gola. Kolejna akcja, Grellinger wchodzi w pole karne, podaje, tutaj nieudane, ale walczymy dalej o tą piłkę. Dajszman do Lagenmachera, ten do Lexa, Lex się odwraca, małe zamierzanie. No i German Lex, nasz kapitan, strzela kolejną bramkę w tym meczu. I 2-0, kolejna bramka Lexa, naprawdę fajnie gra. Szkoda, że jest w tak wysokiej formie, a mu overall spadł. Ma tylko 37 lat, nie rozumiem tego. Kolejna akcja naszych rywali i niestety właśnie takie bramki z niczego strasznie mi irytują, bo gram świetnie w obronie, ale oni sobie uderzą z dystansu, tak raz, machną z całej siły, no i mamy gola na 2-1, ale wygraliśmy to spotkanie, ale mogliśmy mieć czyste konto. Tutaj Schmidt, myślę, że może być fajnym napastnikiem, zobaczymy jak się będzie rozwijał, już jako 16-latek może grać w naszym pierwszym zespole, więc na pewno w nim będzie grał. Właśnie Schmidt. Tutaj kilku piłkarzy bram tylko po to, by cele sobie je zrobić. Zobaczymy jak ten Lang się będzie rozwijał. No i ten Schmidt, 57 overalla, potencjał na nawet taki spoko
damy mu szansę w pierwszym zespole, zobaczymy jak się będzie rozwijał, oczywiście będzie grał z ławeczki, czasami może zagra w pierwszym składzie, bo czemu by nie Lorenz Schmidt, no zobaczymy czy będzie takim fajnym piłkarzem, jakby był nawet takim Arnautowiczem, bo nie widzę w nim jakiegoś większego chyba potencjału, to było naprawdę spoko. Plan rozwoju 16-latka, zobaczmy co on tutaj ma. Szybkość biegu, strzelanie ma takie słabe, więc fajnie jakby jednak popracował trochę nad tym strzelaniem. Dlatego damy mu złodzieja bramki i myślę, że Schmidt na pewno dostanie dużo szansy w tym sezonie, bo w trzeciej lidze ci juniorzy, którzy będą mogli grać, będą dali szansę. Jesteśmy na czwartym miejscu, szkoda tych 11 goli straconych, no ale tak właśnie gram w tej obronie. Ale nie jest źle, drużyny mają gorsze bilanse bramkowe. No i dobra, w tym odcinku to tyle, jeśli chodzi o skróty. Zobaczcie jeszcze na mój zespół. Lex ma 6 goli, Bojamba ma 4, ten Lagenmacher ma 6 asyst, to jest nasz środkowy napastnik, który już tutaj dwie bramki ma 6 asyst, więc naprawdę jestem zaskoczony, jak tymi asystami byłem w ogóle zaskoczony, że tyle ma, bo ja tak nie zwracam tu uwagi, ale 22 lata, 6 asyst. Lagen ma no jakby to przyspieszenie miał trochę lepsze, tutaj dam mu złodzieja bramki, ale myślę, że trzeba popracować nad jego przyspieszeniem, bo jeśli będzie szybszy, to będzie spoko. No i dobra, Guedes będzie grał jako SO, więc już tu nie ma się zastanawiania, myślałem, że to w następnym odcinku zrobiłem, ale ma potencjał, by stać się wyjątkowy. No i ciekawe, jak ten Murgera się będzie rozwijał, szkoda tego Stefana Rybickera, bo myślę, żeby też fajnie się rozwijał w tym sezonie. To tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję, jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie TSV Monachium. To tyle. Na razie. Piąteczka.